Jestem bardzo zadowolony. Gdybym umarł jutro, to ze świadomością, że zrobiłem wszystko, co chciałem. Podróżowałem, poznałem świat, a teraz mogę się wyluzować i niczym się nie martwić. Mogę być tu i teraz. Jak się nie zatrzymasz, to nigdy nie będziesz szczęśliwy. Zawsze będziesz gonił za następnym problemem. Będziesz sobie wmawiał, muszę to, muszę tamto, muszę mieć nowe Porsche, muszę mieć lepszy dom. I ja taki byłem. Jak latałem w liniach lotniczych, pracowałem non-stop, zaniedbywałem dzieciaki. Cały czas biegłem przed siebie, żeby zbudować dom, kupować mnóstwo zbędnych rzeczy, mieć pieniądze na szkoły i tak dalej, w nieskończoność. Nigdy nie było mnie w domu, a z perspektywy czasu widzę, że to był błąd. Trzeba było powiedzieć, praca nie jest wszystkim. Trzeba było zostać w domu. Moja córka ma 17 lat i patrząc na nią, mam wrażenie, że spędziłem całe jej życie goniąc króliczka, zamiast być przy niej obecnym rodzicem. Dokładnie. A gdybyś miał podać wzór na eliksir szczęścia, to z czego by się składał? To trudne pytanie. Musisz mieć plan. Nawet jeśli jesteś robotnikiem budowlanym, musisz wymyślić, jak zarobić pieniądze, żeby wybudować dla siebie dom. Na przykład taki jak mój, żeby nie mieć zbędnych rachunków, kupić ubezpieczenie i przeżyć ostatnie 30 lat życia na spokojnie. A po drugie, czuć się pewnie ze sobą samym. Stawiać sobie cele, rozwijać się, być zmotywowanym tak, żeby czerpać z tego szczęście i cieszyć się jutrzejszym dniem. I nie zamartwiać się przyszłością. Żyć chwilą, zrelaksować się, tu i teraz. Zwolnić, rozprostować nogi i po prostu wyluzować.